Witamy wszystkich dzisiaj w niedziela 20. Ja już chciał wpatrzyć się w przyszłość. 2 czerwca 2019 roku. Słoneczna niedziela, mam nadzieję, bo w ostatnim czasie coś krucho z pogodą było. Że też nam te piekary się tak udały, chyba Matka Bosko nad nami czuwała. Także witamy wszystkich dzisiaj w niedziela 2 czerwca 2019 z pogranicza Zabrzesko-Bronowskiego. Sytuacja jest taka, że po lewej stronie mamy Bronów, a po prawej jest Zabrzek. Obie miejscowości należą do gminy Czechowice-Dziedzice, którą za chwilę opuszczymy, bo no niestety tak blisko granicy my są, że będziemy opuszczać ta gmina. Wjadymy na teren gmina Jasienica, a potem innych gmin, nie będę ich tam po kolei wymieniał. Kto zainteresowany, ten się dowie z map, z Endomondo. Także jeszcze raz witam wszystkich. Puli ścisłości trzeba powiedzieć, że za tydzień tą trasą też pojada. Z kuli tego, że będzie 9 Ligocko Familijno Rajza, czyli 9 Ligocki Rodzinny Rajd Rowerowy. Po śląsku, że kto przetłumaczył na 9 Ligocko Familijno Rajza. I w tym momencie wjeżdżamy na teren gminy Jasienica. Pytali mnie tutaj o słynne kamienie Komory Cieszyńskiej. Jeden z tych kamieni bodajże znajduje się gdzieś tu, z tym, że jest on chyba już tu ziemią nawet zasyty. On tu na pewno był. Musiałbym spojrzeć na swoje stare zdjęcia, kiedy żech tu robił, i dokładnie bych go naszał. Kaj ten kamień tu jest. W każdym razie jest tu. Ale jest w ziemi. Za chwilę pokażę wam te kamienie Komory Cieszyńskiej. U nich tu jest całe mnóstwo. One tutaj są w większości wzdłuż tego lasa. I kolejne kamienie, kolejny kamień jest bardzo dobrze widoczny tu. Proszę. I kolejny jest tu. I sytuacja tutaj jest też taka, że po prawej stronie jest teren należący jeszcze do Chybia, i temu właśnie ta szczelnica myśliwsko jest w Chybiu. Ona tam jest za tymi chałupami po prawej stronie. Mało tego, zaszłości historyczne są takie, że to też jest granica powiatów. A tutaj te chałupy po lewej stronie to już też jest Chybie. To już jest las między Landekiem a Iłownicą, a Pierścem. Tutaj było gniazdo szerszyni, tu w tym miejscu. Widać, że się wyniosły. Ja też się wynoszę stąd, bo jadę dalej, nie? Jadę sam prosto. Tam kaj ci ludzie idą. A to już Wisła w Skoczowie.
No, tutaj mamy rzekę Wisłę. I teraz jest pytanie, czy woda po przejściu, w wyniku przejścia fali kulminacyjnej, woda tu sięgła jednak, czyli no z jakiś, ja by tu miał koła zatopione. Tutaj widać zresztą jeszcze, jak to tu było. Także no wody było sporo i dalej jest sporo wody, ale już nie tyle. Efekt jest taki, że niektórzy ludzie za swoją nieodpowiedzialność przypłacili to życiem w Ustroniu chociażby, no bo przechodzili przez Wisłę, no kiedy ta miała znacznie powyżej stanu alarmowego. No nieodpowiedzialność, przypłacono niestety życiem i stratą najbliższej osoby, ale no niestety, no tak się kończy brawura, nieodpowiedzialność. Jeżeli widzę, że jest rwący nurt wody, no to nie włażę do niej, nie? Kiedyś też był taki wypadek w Zabrzegu, też w Wiśle. Młoda dziewczyna przechodziła przez taki jaz, poślizła się, wpadła do wody. Wiadomo, że przy takich jazach najczęściej są wiry. No i ten wir ją wciągnął i już nie wyszła. A raczej jej ciało wypłynęło dopiero po jakimś czasie. Także no, przestrzegam przed czymś takim. Ludzie, nie właśnie do wody, jak jest stan alarmowy, czy nawet ostrzegawczy, czy w ogóle jak jest taki nurt wody dość potężny. A jo jest między Skoczowem a Harbotowicami przy drodze krajowej numer 81, zwanej Wiślanką. Katowice, Wisła. No dzisiaj będzie sporo aut. Same pogoda dobro, wszyscy do Wisły pojadą. A przypominamy, że w Wiśle trwa przebudowa głównej drogi, a to oznacza, że tam będzie mega ciężko przejechać. 16 km mamy. Tak się dziwnie składa, że w Ustroniu idzie kupić kofola czesko. Nie, sam za 5 zł kofola. Czyli można w Polsce ją jednak kupić. Oczywiście no to jest moim zdaniem dość mocno przepłacone, ale jest czesko kofola. Super. No i niestety to, czego żeś się najbardziej spodziewał. Ale się udało. Bo machać do kamery. Takie oto akcenty też są na rajzach. Machanie do kamery. Witam wszystkich ze stacji narciarskiej Soszów, Wisła Jawornik. Trochę jest machany, bo tu musiał wyjść i wyjechać. Jeszcze trochę przede mną.
Ale kiedy rzech tu jest, to się mi od razu zima przypomina. 11 skirajzów bodajże tutaj było na Soszowie. Cały marzec rzech tu praktycznie spędził, wszystkie marcowe soboty i niedziele rzech tu był. Także no, sezon narciarski wyjątkowo udany. Super sezon to był. I także się też tu przyjechał podziwać. Ja, tu było super. Tu się gnało. No piękna rzecz to było. Wspaniało. Kurde, i pomyśleć, że ja po takiej strumiźnie zjechał. To jest niebywałe. Ja tu przecież na krycha jeździł. Ja pierniczę, no na kole bych tu w życiu nie zjechał. Soszów, stacja narciarska. Kurde, ja był głupi, że się tam ciska i ci ludzie jadą tamtą drogą. A ja przecież mógł tu wyleć. I to by było szybciej. O! I akurat hymn narciarski się odzywa. Jak najbardziej aktualne. Na Soszowie. Kurde. Ja tu jechał. Jak te strumy są. W zimie to się to taki strumień nie wydaje. Więc jechać na rowerze może byś tu zjechał. Ile tu takie wypłaszczenie. Jak to się potrafi zmienić. Flisz karpacki widać. No jest tu ciężko zajechać na Soszów, ale kurde, jak mi się ten sezon wspominał narciarski, co ja tu wyprawiał. Filmy jeszcze nie wszystkie są wgrane na internet. Jeszcze je muszę poobrobiać, bo jest przeszło 27 filmów do obrobienia. Także chyba do końca sezonu letniego się wyrobia. Ja pierniczę, ale tu się gnało. No to co? Skoro się gnało, no to się będzie gnać, nie? O! To jest ta trasa od mostka tutaj.
Skrzyczne fajnie widać. Kurde, jak się tu na skirajzy jeździ, to tu nie ma tyle kamieni. Lance są zdemontowane. Tam ktoś na motolotni leci. Pięknie. Tam, że się pod tym mostkiem wywalił na nartach. Jechałeś tu na nartach, to czemu nie na rowerze? Prowadź narty po śladzie? No, prowadzę narty po śladzie.
Tak, to już jest praktycznie szczyt Soszowa. Widok na Wisłę Jawornik. Było się tu na nartach. I w tym momencie mamy granicę polsko-czeską. Tu widać, że kiedyś był szlaban. Jest Dziewiczy Stok. Jeszcze nie zarosnął. Nie może być rajzy do Czech bez kofoli. Musi być. Tyle, że ta kofola się mi właśnie skończyła. A przed nami na razie Dziewiczy Stok, ale przed nami teraz Czantoria. Idzie to czy nie idzie? Ja sam idzie to. No to teraz jadymy takimi piruetami, jak na skira idzie tutaj. Wtedy, żeś nie miał GoPro ze sobą, dzisiaj już wszystko jest. A i też pogodę mamy lepszą. Jeszcze pewnie jakieś moje ślady narciarskie tu będą. Znaczy się na ziemi jakieś tam mikropozostałości na trawie. No bo o śniegu oczywiście nie ma mowy. Teraz jest taka sprawa, że muszę znaleźć ten szlak, co tu ponoć Kajś prowadzi. I to jest właśnie temat poruszany od zimy. Thank you.
kawałek taki ostrzejszego. Niby ten niebieski szlak tam gdzieś prowadzi, ale zobaczymy, jak to sam będzie wyglądało, bo generalnie rzecz biorąc, ja mam zamiar zjechać do Czech, właściwie już jest w Czechach. O, taką fajną łąka się nawet tutaj nam robi. Ponoć, że ta droga prowadzi od tych chałupów. No, borowiny tutaj są. Kurde, tu można będzie na borówki przyjechać. A tu teraz kiedyś z grabiami na mnie wyskoczy. Ty piarunie, kaj tu jeździsz? Sam trowa rośnie. A faktycznie tam ktoś jest. Powiedzą, kaj ty piarunie, tu po moim polu jeździsz. A ja tu praktycznie cały marzec przejeździł na tym polu i żaden z mordu nie wyskoczył. A te pieruny tu są. I tu ponoć kajzie szlak. Tej chałupy, kaj ten zgrad stoi. I to też tak by pasowało, nie? Jak są chałupy, to jest i druga, ale tam ktoś idzie. Tu jest druga. To nawet dość fajna druga. Pierunie, chyba kto za wcześnie powiedział, że nawet dość fajna droga. Kurde, księżycowy krajobraz. Dejcie, asfaltówka tu jest. Kurde, ale numer. A to faktycznie pójdzie 60 na godzinę jechać. Tu jest asfaltówka do tego miejsca. A jednakże trafił na drogę. Zajebiste miejsce tu jest. A ten se tu no asfalt zrobiły na swoim. Chyba się zafez ucieszył. Kiedyś się tu folwark wybudował.
Ja myślałem, że zjada jakaś donytka, a tu do chałupy i koniec. Pajrand. Ale nie żałuję, że się tu wrócił. Właśnie no musiałem. Księżycowy krajobraz. Fajna droga. Ajajajajaj, jest. Pieruna. Ale droga super tu jest. Kurde. Jest i strzelma. Płynie se ta strzelma tutaj. Elegancja Francja, no. No rewelacja droga. Dobra. Na razie fajran z tym relacją. Soszowa do nie wiem kaj. Kurde, ale piękny teren. Bajunia. Tam coś i słychać, coś i szumi. Pewnie potok Głuchówka. Super. Tam by był fajny taki mały stok narciarski, nie? Ale rewelacyjny teren, kurczę. No, coś pięknego. Zaraz załącza GoPro. No i mamy piękny teren. Jak powiedział, załączyłem GoPro. No super to tu wygląda. Jak na razie. Jakiś chyba asfalt nawet mamy. Czyli jeszcze skądś ta droga będzie prowadziła ten asfalt. A to oznacza, że chyba będzie następna rajza tutaj. Skąd ten asfalt prowadzi?
A, stąd, no. Tutaj się zaczyna po prostu asfalt. Jest albo szczelma, albo głuchówka. Ale bajeczka, bajeczka trasa. Kurde, no. Jestem zachwycony tym krajobrazem tutaj. Coś jest do. Ale to było chyba z Szczantorii. Albo ze Stoszka. Katerin. Super. Jest szlak. 60-86. Szlaki Euroregionu Śląsk-Cieszyński. W Znytku tutaj mamy dom PZKO, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, czyli organizacji, która zrzesza Polaków tutaj na Zaolziu. Super. Kompleks skoczni narciarskich w Nytku. Wielitowe z przeciwstokiem.
No jak wszyscy wiemy, to trenerem polskiej reprezentacji w skokach narciarskich jest Michał Doleżal, Czech. No, skoki narciarskie w Czechach to raczej ciężka sprawa. I zresztą nawet sam ten trener tak powiedział, że woli pracować w Polsce aniżeli w Czechach, bo w Polsce jest potencjał, a w Czechach jest go brak. Ja sam, że jest już prawie pod Czantorium. Właściwie to jest Czantorio. Ja jest oczywiście na trasie między Nytkiem a Wędrynią. Taka oto druga. Ale muszę się chować, bo coś się chyba jedzie. Ja sądzę, na auto jedzie. Ale droga elegancko. Ale tym by się też tu dało jechać. No niby jakaś tu jest szczyt ostry. I tam też jakiś szlak szedł. Początkowo, żech myślał, jak ich uwidział szlakowska z Nacisownica, to żech myślał, że tam pojada. Ale się okazało, że to trzeba przejechać przez Czantoria. No i pojawił się problem. Dlatego jadę na Wędrynię. I tym samym ostry nie okazał się być takim ostrym, a że go zdobył. A nie planowałeś tego w ogóle. Trasa rowerowo 60-80 i czerwony szlak tu jest. W tyle słyszycie Ewę Farnum. Bo jadymy do Wędryni, czyli do jej rodzinnej miejscowości, z której ona pochodzi. Ja, czyli na trasie hutniczej 60-86. Szlak idzie tam, na tą cestę, a my jadymy tą cestą, tam prosto. No to będziemy teraz jeżdżali z Ostrego. Do Wędrynie 60-86. Kajsi, żeś wyjechał. Podziwajcie się, tam też jest jakoś droga. Drog całe mnóstwo. Wędryński wandr. No, jademy na Wędrynia, 4 km. Ale trasy zabójcze, super. Zielony szlak. Ale bajeczka. Ja pierniczę, ale widok. No i widać Zaolzie. I Jaworowy Wyrch. I kopki z rogoczami. O kurde.
jedzie chyba policja. Czesko policja. A to oznacza, że ona się będzie wracać, jechać na ZOT. Nawet taki zadupia patrolują. O kurde. Ale rudera. Na urbex by się nadawał. Piece wapienne w Wędryni. No proszę. Gliny pewnie wracają. Nie. No i gmina Wędrynia. Przyroda nie zna granic. Teraz wracają gliny. Piece wapienne we Wędryni. Ja tu już był wiele razy. Idzie to? Bo nie wiem, czy to idzie. Ja tam jeździł po tych górach. Tu jest też jakiś urbex do zrobienia. Opuszczony dom, chlip chyba. No bardzo ładne tereny Wędrynia. Nie myślałem, że tu zajadę dzisiaj do rodzinnej miejscowości Ewy Farnej. O kurde, jakiś rajd rowerowy. Podjazd na Leszną Górną, Sztajpa. Tu się coś kiedyś stało.
Witamy wszystkich w Lesznej Górnej na granicy państwa. Po prawej stronie mamy już Polska, a po lewej Czechy, Republika Czesko. To wszystko to jest Śląsk Cieszyński. Także granica ma wyłącznie znaczenie administracyjne. I tu będzie przystanek. O, widać słupek graniczny. O. Leszna Górna, Dzięgielów, Kojkowice, 1 km. Leszna Górna, granica państwa, Kojkowice na Dzięgielów, 3 km Leszna Górna. Polsko. Tak, i tu jest faktyczna granica. Słabo, nie? 63 km, kurczę, słabo coś, nie? Czyli jeszcze 37 co najmniej trzeba rypnąć. Ale będzie tyle. Spoko, spoko. Teraz szukam trasy rowerowej na Ustruń. Ponoć Kajś tu jest taka trasa. Być może będziemy się nawet wracać. Taki coś to jest niespełnione marzenie mojego wujka Rumka. Ponownie witam z granicy. Musiałem się wrócić. I teraz sytuacja jest taka, że z Lesznej do Ustrunia jest trasa. No, że no słabo oznakowano. Tym razem skręcamy tu. No, jakby tu celnicy byli, to by miały jakiś przemyt, podejrzewali. Chociaż i tak przemyt są przez Akofola, nie? O właśnie. No jak tu dojść do tej mapy?
Jest trasa rowerowa na Ustrój. 11 km do Ustrója. Czerwono. No to jademy. Leszna Górna, jak widać, miejscowość rozdzielono granicą państwową prawie 100 roków temu. Jedzie, jedzie roba. W lustrze. W Zżadle, po śląsku Zżadło. Słuchajcie, roztomili się wracom tutaj w Lesznej Górnej znowu, bo okazuje się, że nie jada tą trasą. Gdyby nie ta krzyżówka, co tutaj była, to by pewnie dalej jeszcze jechał i zatoczyłby pętla do Wędrynie. A to nie o to chodzi. Także muszę się wrócić na ulicę Podlesie. Po prawej stronie będzie. Tam też było napisane, że bardzo trudna trasa górska. Więc no my dzisiaj mamy generalnie trasy górski, także coś z tym zrobimy. Jeśli chodzi o tę drogę tutaj, to możliwe, że kiedyś tu będzie rajza, skoro żeś ją odkrył, ale dzisiaj nie, bo dzisiaj już nie ma czasu na odkrywanie. Cel jest teraz tamta trasa, Leszna Ustroń, zaś mamy dodatkowe kilometry. Dobrze, że jest, że są mapy, że nie błądzimy. Zresztą ja też mam ze sobą mapę. Szkoda, że się muszę tak zwracać. Bo jakiś ciul znaki poprzekręcą zaś. No inaczej tego nie można określić. Ciul po prostu poprzekręcą znaki. Ja już jesteśmy między Leszną a Cisownicą, a tam na wprost widać Hutę w Trzyńcu, czyli to już Republika Czesko. Beskidy Morawsko-Śląskie i tutaj masyw Czantori. A tam będzie widać rejon Skoczowa. Kurczę, ale bajeczka teren. No, widok. I nawet coś tam widać daleko, jakieś góry, pewnie już Sudety. Ale bajeczka, no. Bajunia, jak to Gustaw powiadał. Czasem warto się pospinać po górach. Punkt widokowy zarąbisty. Chociaż ta huta psuje ten widok, ale... Ale cóż, to Czechy budowały, nie my. To oni psują widok, nie my. Ja sobie nie odmówię tego. Bo tu jest po prostu przepięknie. Kurde, ja już tę górę widział. To jest ten Pioruński Ostry. Ja tam jechał. Widać, że tutaj też ktoś oznaczył punkt widokowy. No bo jest po prostu bajunia. To ja tam jechał w tej dolinie. Kurde, nie no. Chyba najwyższy szczyt. Ale jest, jest. Ja tam jechał. Kurde, może nawet tą drogą, co tam widać. Rzek zjeżdżał. Bajeczka. Coś pięknego. 180 stopni taki widok. Góra Tuł, Trzyniec, Beskidy Morawsko-Śląskie, Ostry. No i tam widać co? A może to jest ta polana na Suszowie tam? Widać Stożek. Nie jest ta polana tam na Suszowie. Dziewiczy Stok.
jest Czanturia, tu będzie mało Czanturia. Kurde, to jest... A, ta druga idzie tam jeszcze. Czyli jeszcze będzie widok, ale zdjęcie trzeba zrobić. Nie ma rady. Pięknie, pięknie tu jest. Teraz się nam odsłania widok na północ i widać fragment jeziora Goczałkowickiego, ale na kamerze go nie widzicie. Bajeczka, bajeczka miejsce. Kurde, że ja o tym nie wiedział. I Czechowice widać. Tak jest. Jest i Zalew Goczałkowicki. Kumin z Pszczyny. Czyli za źle jadymy. Nydeglasz na 10 minut. Znaczy się, że tu jest prawdopodobnie to przejście graniczne. Pojadymy się tam obejrzeć. 10 minut. Czyli na rowerze to będzie krócej. Tam jest asfaltowo druga. Nie, wiecie co? Tu będzie osobno rajza. Już mam pretekst, żeby być na dwóch rajzach tutaj. Także super. Tu będzie osobno rajza. Bo jest co zwiedzać, ale ja się wracam, bo nie mamy już tak czasu. 2 kilometry do granicy, także spoko. Dobrze wiedzieć, że tu są takie dróżki. Że idzie przejechać na Nydek i z Nydka też tam idzie przejechać, tam były znaki. Ja myślałem, że to przez Czanturia będzie, ale chyba jednak nie. Ale tutaj ten widok Bajunia. Bajunia. Nie, kosmos. Zapewne też na górę tu. Ale trasa kosmos. Bajunia. Ja pierniczę, jak... Nie no, to się nie dopowiedzieć, jak tu jest. Kurde,
tyle rajdów człowiek robi, a w jego okolicy takie miejsca są, to jest gańba! To jest gańba, pierunowato! Jeździ się kajsi po piekarach, kajsi po Krakowach, a w promieniu 30 km od chałupy takie trasy są, takie widoki. Wstyd, jak to się po polsku godo, a po śląsku gańba. I byłech na górze tu, na tym kopcu, co tu jest po lewej stronie, i kurde, ja tego tu nie widział. No to jest, nie. No i po polskiej stronie też jest szykownie. Chwaliłem czeską stronę, polską stronę równie szykowno. No teraz Kaja wyjada. Oj, dziś o hamulce dają, dostaną w żyć. Ale by były jaja, jakby się okazało, że w Wileśnej wyjechał. Torowisko koło Goleszowa, czyli tak zwano Bana. Trzeba dać pozór. Też fajne miejsce tutaj, koło Ustrunia. No właśnie, i teraz będzie problem. Ale mamy to już za sobą. Oj, jest i trasa rowerowa. I my mamy obowiązek na nią wjechać. Taki oto obrazki. Jechał chodnikiem, bo po trasie rowerowej nie dało się przejechać, bo same auta zaparkowane. Z Harbutowic tutaj widać, ile śmiecio woda naniosła. Woda była aż tu, no, grubo ponad metr było więcej wody. Tyle że teraz woda jest bardzo czysto. Ale dalej ten nurt taki jest
mamy dość fest, nie? Szkoda, że cenikierzy, tak jak rozgadał na początku, przecenili swoje możliwości i zapłacili za to życiem, nie? Ale jeżeli jest coś takiego, co tutaj widać, taki przypływ, widzicie, nawet tutaj na trasie mamy śmieci, także tu to wszystko musiało pływać. Jeżeli mamy taki przypływ, no to nie łażymy po takich rzekach, bo wiadomo, że to się może bardzo źle skończyć. I się skończyło niestety bardzo źle. Witajcież! Ja w tym miejscu na jakiś czas opuszczę Wiślano trasa rowerowo w Skoczowie. Udaję się w stronę Landeka. Chociaż do Landeka chyba nawet nie pojada. Tam jest plan, żeby jechać lasem. Powiem tak, że w Harbutowicach już mi się żyć zachciało i no i musiałem wrypać Seven Daysa. Drugi go mam za sobą, także je pojedzony. Lodach ze żart z czekoladą. Kofola do tego. Plus Oshi. Plus Oshi. Kurde, ale kryptoreklama, nie? Także jest dobrze. Jest dobrze. A potem będzie sraczka. Potem będzie sraczka. Nie no, żarty żartami. Fajnie się jedzie, super pogoda, kondycja jest. Za tydzień rajd w Ligocie. No i powiem szczerze, że średnio mi się to tak podobało. Z jednej strony no jest to prestiż, nie? Bo oczywiście wystartuję jak najbardziej. Z tym, że to jest do mnie taki rajdy, to są taki, no jakby to powiedzieć, fitulitengeschäft. Czyli czyli nic po prostu. Tako typowo amatorszczyzna. No ale jak jest impreza w Ligocie, w mojej ojczyźnie, czy w Czechowicach, Dziedzicach, też w mojej ojczyźnie, bo gmina ta sama, nie? No to startuję. Mimo tego, że jest to po prostu typowo amatorszczyzna. Bielsko, jeśli chodzi, no to tam już to jest dość fest tak rozbudowane, ale tam jest prawie 3000 ludzi i to mi się nie podoba. Taki nawał ludzi. No nie za bardzo mi się to podoba. Fakt, że rajd jest dużo lepiej zorganizowany, ale to jest za dużo ludzi do mnie. Pora razy ich tam był i jakoś tak niespecjalnie mi się to podobało. Bardziej czechowicki i ligocki się mi podobał. Jeśli chodzi o czechowicki, no to niestety trochę zszedł na psy i dlatego trzeba go ratować. Mnie to tak dziwi, że niektórzy cykliści bardziej preferują bielski rajd, a czechowicki no nie za bardzo. Ja akurat preferuję rajdy, które są u mnie, żeby po prostu tych ludzi jednak zaciągnąć na te rowery, nie? Żeby im to pokazać, żeby tego bakcyla załapali, nie? Żeby jeździli na te rajdy, a nie siedzieli niedziela po południu przed telewizorem i żłopali piwo. No tak to czasami było. Ja, wjeżdżamy do Kiczyc. A to już moje tereny. Witam już z Zabrzeskiego Lasu. Między Landekiem a Chybiem. Roztomili ludkowie miały jechać nad jezioro Goczałkowickie
jeszcze, ale niestety ten plan dzisiaj nie będzie zrealizowany. To nie jest jakoś wielka strata. Na horyzoncie pojawiła się burza w okolicach Pszczyny. Trudno jest przewidzieć kierunek burzy, ale widzę, że ona tutaj się zbliża. Także jest jakiś być może 10 km ode mnie. Ja w związku z tym muszę no niestety skrócić trasę, bo nie chcę, żeby mnie w lesie burza złapała, a do domu już mam niedaleko. No jakiś, ja wiem, 7 km. Także no widzę, że w tym momencie bych prosto na tę burzę jechał. Ja bym skręcał, żeby jednak nie dostać się do tej burzy, bo to znacznie opóźni ta rajza. No a burza to nie są żarty po prostu, nie ma się tutaj kas chować. Nie ma żadnych mostów ani niczego, żadnych dachów. Jedynie legnąć na ziemi chyba. Chociaż to też nie jest dobre rozwiązanie, bo jak rypnie w strum, to jest po mnie. Także ja będę pomału kończył ta rajza. Mamy już 100 km przekroczone. Super rajza dzisiaj była. Super widokowo, super pod każdym względem super. No niestety jedynie ta burza na sam koniec. Kierosie tutaj pałęto w okolicy. Ja mam nadzieję, że ona nie przyjdzie do mnie. Niech se tam szaleje nad jeziorem. Tam mu prawo do tego. A sytuacja jest taka, że ona jest niedaleko i nie będziemy ryzykować, żeby mnie jeszcze zatłukło. Fajne leśne drogi tutaj są. Prosto jest Szczelnica Myśliwsko. Ja tam nie pojadę, bo ja od razu jadę na Czarnolesie. Troszkę takimi okrężnymi drogami, bo chcę dołożyć kilometrów dzisiaj. Jest kondycja, jest po prostu wszystko super dzisiaj. Ale niestety te parę kilometrów na sam koniec muszę odpuścić, bo ta pieruńska burza tam się kaj szwindo. A jak już wcześniej powiedziałem, no trudno przewidzieć kierunek tej burzy. Burza to jest zjawisko mało przewidywalne. Ona może tu za 5 minut być, a może być kaindzy, nie? Chociaż tutaj przede mną jest czyste niebo, ale tu z lewej strony nie wygląda to za ciekawie. One nie były dzisiaj zapowiadane, także trochę jestem zdziwiony. Żadnych oszczerzeń nie było. Ale cóż, no. Pogoda czasami zaskakuje. Dziwajcie się, ta pioruna jest coraz to bliżej. Wiecie co? Ja zrobię inaczej. Ja nie jadę do Czarnolesia. Ja jadę prosto na Szczelnica, bo to tam nie za dobrze wygląda. Chyba mnie nie zastrzelą tutaj. Bo trzeba spierdzielać. Jeśli ktoś chce wystartować w rajdzie ligockim, to tutaj na tej Szczelnicy będzie półmetek. A nie, to Flieger leci. Jechałem już na teren Czechowicki. Wiatr się wzmagał. To oznacza, że ta burza jest niedaleko. Także cóż, no koniec tej rajzy. Na kopaninach, że jest. Pomału sam jada już do chałupy. Ta pioruna się przemieszcza. Burza.
na to, że tu autem jechali. Kto się tu autem puścił? Witaj, zwycięzco. Zgłoś swój Samsung. Ja już telefon, że wygrał. Kurde. Pieruna jasnego. No, że ja w nic nie grał. To jest najciekawsze, nie? Grałeś telefon, ale ja w nic nie grał. No, grzmi, grzmi. Straszy, straszy coś tam. Ale chyba nic z tego nie będzie. Także raczej nie powinno się nic dziać, chociaż burza nieprzewidywalnym zjawiskiem jest. A już jest w Brunowie. Jak już wcześniej powiedział, pomału kończymy ta rajza. Tutaj jest strasznie mokro, bo tutaj było zalote. Zresztą tutaj są takie mokradła, to przeważnie jest zalote, jak jest więcej deszcza. Burza się rozwiała. Ligota Miliardowica i szkoła Kajżych chodzi przed 8 lat. I kościół, i przedszkole. Tak, przed chwilą była wiadomość i podziękowania w zasadzie od pana Wojtka z Pisarzowic. W zasadzie to nie wiem czemu, bo to nie ja organizowałem rajzę do piekar, to był kto inny organizatorem. Ale takie miłe, również pozdrawiamy Pisarzowice na sam koniec tej rajzy, zaś będziemy razem jechać, także super.